Grając w określone gry komputerowe typu hulanka, strzelanka, zabijanka, można sobie kupić, tak się dowiedziałem, wysokiej jakości skuteczny nóż i czołg, albo i to. Taki japoński wynalazek. Z tym, że nie prawdziwy nóż i czołg, ale taki narysowany w internecie, taki wirtualny. Do jednej z gier nóż kosztuje nawet $400. Prawdziwy, kurczę, a nie wirtualny. I do gry w czołgi można nabyć sobie internetowy czołg już za $80, tak słyszałem. Można wykupić szkolenie czołgistów za $42. Jeśli wykupisz szkolenie czterech pancernych, to trening psa masz za symbolicznego dolca i dorzucają jeszcze kilku poddających się Niemców. Jeśli jesteś na określonym poziomie, możesz kupić nagie zdjęcia Litki, Marusi i Guslika. I wszystkie te zakupy mają ułatwić graczowi przejście na wyższy poziom, bo nóż czy dobry czołg robią ci przewagę. Przechodząc na wyższy poziom gry, przechodzisz jednocześnie na niższy stopień zamożności. No ale masz satysfakcję, jak nowym nożem za $400 obetniesz lufę tygrysowi za $200. No, dobre to jest. I powinna być jeszcze taka możliwość nabycia w ten sposób prezentów, nie? Ściągasz żonie w prezencie bieliznę na urodziny. Z internetu, nie? Albo kolię brylantową za $300. Wysyłasz zdjęcie mailem na jej skrzynkę. Ona zapamiętuje kolię w swoich dokumentach, znaczy w moich dokumentach. Idąc na imprezę, zawiesza smartfona na piersiach, a na ekranie kolia, prawda? A jak jej ktoś rąbnie tego smarta, to też nie ma problemów, bo przecież, chłopie, zrobiłeś u siebie kopię zapasową, nie tej koli. Aha, tylko nie pomyl się, nie wyślij żonie zdjęcia Marusi, bo no, mniejsza z tym.